Dzień dobry, witajcie ponownie. Cześć. Już zmęczeni, ale jeszcze mamy trochę energii. Więc pozdrawiamy Was z ogródka Andrzeja i mamy pewne przemyślenia. I Andrzej mi doradził wczoraj w nocy, że podzielimy się z nimi dopiero pod koniec dnia. I że w ogóle się podzielimy, bo zadzwoniłam do niego z moimi przeczuciami, przemyśleniami, jak to ja. No Andrzej powiedział, że Rebel 24 jest od tego, żeby mówić prawdę. Dokładnie. I od tego, żeby wszystko mówić i żeby zapytać się Was o zdanie, o Waszą opinię, ale nie zrezygnowaliśmy z dzisiejszych akcji i z relacjonowania dzisiejszych akcji. No mnie w ogóle miało nie być dzisiaj cały dzień. Miałem być w Warszawie, ale no, poprzeżywały Ci się plany. Tak. Byłem uziemiony do 12, więc później miałem cały dzień wolny. Tak więc słuchajcie, wczoraj w nocy podczas, gdy przeliczałam ostatnie moje pieniądze, czyli klepaki, grosze, przyszła mi taka myśl, że jest taki niby narodowy zryw. Na początku to wyglądało, jakby to było oddolne, później już się pod to podłączyły polityczne grupy, a my wiemy, że to są polityczne grupy, ponieważ sami mieliśmy okazję na tych politycznych grupach przez chwilę sobie się przypatrzeć, jakie mają profilówki, co mają na profilach, kim są, z kim mają kontakty. Tak więc oczywiście to ta akcja, która dzisiaj była oddolną akcją. Nie była powiązana w żaden sposób politycznie, nie była w żaden sposób kierowana. Po prostu ludzie sobie tankowali paliwo, a że mają kiepsko w kieszeni, no to płacili jak płacili, tak, ostatnimi groszami, które gdzieś tam udało im się uzbierać. Ale słuchajcie, problem nie jest w tym, bo problem jest w moich takich przemyśleniach i chciałam się z Wami nimi podzielić, za radą zresztą Andrzeja, który mi powiedział, że zawsze mówię to, co myślę i po prostu powiedz to głośno. Bo taka ma być ta telewizja. Bo taki jest przecież Rebel i taki ma zostać i zobaczymy, co widzowie powiedzą na to i czy też mam takie przeczucia, bądź po tym, czym się z Wami podzielę, co Wy na to powiecie. A mianowicie, jak liczyłam w nocy klepaki, to się zaczęłam zastanawiać, że jeżeli to jest taki nagle zryw, nagle na tylko i wyłącznie Orlenach. Nagle pojawią się politycy. Policja niezbyt się pokazuje w takich miejscach, albo wcale, albo niezbyt pokazują się też główne media. I teraz zaczęłam się zastanawiać, czy to czasem nie jest, jest powód. Liczyłam po prostu te klepaki, słuchajcie, ile ich fizycznie mam, żeby wiedzieć, żeby mieć rozeznanie, na ile sobie mogę pozwolić, żeby nie przelać zbyt dużo. Czy to czasem nie przyspieszy wycofania gotówki? Czy to nie przyspieszy wycofania gotówki właśnie, że my będziemy płacić groszami? Prosił się ze wszystkich groszy wypłacimy. Bo pierwszą moją myślą, jak tylko zaczęła się mowa o tym takim narodowym sprzeciwie wobec drożyzny na stacjach paliw. Ja wiem, że to są tylko stacje paliw i to jest jedna z wielu rzeczy, przeciwko którym ludzie protestują i o tym głośno mówią, ale kwestia była tego typu, że zaczęłam się zastanawiać, czy to właśnie nie jest ta. Właśnie moja pierwsza myśl była taka, żeby płacić bardzo małe kwoty, tak jak na przykład dzisiaj pudełko zapałek kartą, bo ponieważ prowizja jest dość spora, tak to sobie wyobrażam i tak też gdzieś tam zasięgłam języka, że tak to może wyglądać. Ale no nie sądziłam, że będę płaciła groszami i w momencie, kiedy ja te grosze liczyłam, wczoraj późnym wieczorem, to do Andrzeja zadzwoniłam i powiedziałam, że mam takie złe przeczucie, czy to czasem nie jest tak, że to właśnie mamy tej gotówki się pozbyć, tych groszy i w ramach tej systemowej zemsty właśnie ma to przyspieszyć ten proces bezgotówkowy. No i tym bardziej jeszcze utwierdziło mnie to podczas tej rozmowy naszej nocnej. To co, nie wiem, czy zauważyliście. Anetka napisała post i Aneta, to jest w ogóle niesamowite, że my... Tak, Aneta zrobiła post, który mi w ogóle gdzieś tam przemknął i nie wiem, no czy nie zauważyłem go po prostu. I no centralnie te myśli Jowity i te nasze rozmowy. Znaczy w ogóle rozmowy. Nasza rozmowa i po kilku godzinach jeszcze Anety post, gdzie my rozmawialiśmy tylko między sobą. Tak. I sobie myślę, no to jeżeli już kolejna osoba myśli tak samo, no to czasem, a zwłaszcza, że z Anetką się bardzo dobrze znamy. A jeszcze mało tego dodam, że jeszcze bardziej mnie to utwierdziło, że rzeczywiście to może być taka akcja pozbywania się gotówki. Nie wiem, czy widzieliście na stronie na Facebooku Narodowy Bank Polski, NBP. Tak, no właśnie widziałem. Implant płatniczy w centrum pieniądza, także oni już dążą do tego, do chipowania. Także myślę, że mogło się zdarzyć tak, że politycznie sobie zrobili taką akcję, właśnie Orleny itp. itd., żeby wykorzystać ludzi, żeby sami się ludzie wypstrykali z tych grosików, nie?
No i tak mi się, tak się nam to zaczęło wszystko łączyć, nie? Zwłaszcza, że media głównego nurtu bardzo pozytywnie mówią o akcji blokowania stacji paliw. Tam nie ma żadnej złej wzmianki na ten temat. A inne protesty i inne bunty społeczne, bunty uliczne były przemilczane. Nawet nie, że źle pokazane, były nawet przemilczane. Tak, dokładnie. Tak więc nie pisali o 200 tysiącach nadmiarowych zgonów, nie pisali o tym, co się dzieje z nami wszystkimi. Tylko i wyłącznie skupili się teraz na stacjach paliw, gdzie można powiedzieć, że teraz ci, którzy próbują te ruchy nadzorować i wypuszczać na te stacje, wiemy, że takie ruchy są, ponieważ też wczoraj trafiliśmy po prostu na taką grupę facebookową. Tak. I ogólnie też są inne grupy zakładane wydarzenia i po prostu łączymy kropki, poświęciliśmy na to troszeczkę czasu. Tak. Sprawdzaliśmy w ogóle tych ludzi, ich znajomości. Tak, i mimo tej naszej nocnej rozmowy, potem tego postu Anetki, postanowiliśmy dzisiaj zrelacjonować to wszystko. Byliśmy na trzech stacjach paliw, co nie zmienia faktu, że mamy takie przemyślenia, dzielimy się nimi z wami i co wy o tym myślicie. Żebyście powiedzieli nam, co o tym myślicie, jak wy to czujecie. Czy ma to jakby... No bo tak naprawdę, to ja sobie tak to wyobrażam, że ludzie w ogóle nie będą tankować. No właśnie, przez miesiąc w ogóle nie tankować. Wyobrażam sobie, że jeżeli jesteśmy za płatnością gotówką, to będziemy płacić kartą w taki sposób, że to się nie opłacało. Tak. Czyli małe kwoty płacić kartą, a żeby teraz, zżerała prowizja. Bardzo dużo świadomych ludzi absolutnie nie korzystało z usług Orlenu. Tak samo ja nie korzystałam od... Naprawdę długiego czasu nie korzystałam z usług Orlenu. A mimo to dzisiaj byłam na Orlenie, tak? Bo jest akcja i... Czy to nie będzie tak, że niby jest zastój, niby jest protest, niby coś jest blokowane, tak naprawdę więcej ludzi tam zrobi po prostu zakupy. Tak. A mało tego jeszcze, wszystkie te akcje tutaj niby w Polsce, czy tam w Bielsku-Białej, były na tych grupach, na których przez przypadek chyba się nawet znaleźliśmy, od godziny 16 bodajże do 18. Dlatego myśmy z Jowi tam postanowili i tutaj z grupą wolnych ludzi z Bielska Białej. Zrobimy to wcześniej. Że zrobimy to o 14.30, 15. Poza jakimikolwiek wątpliwościami. Tak. Żeby nie przypamiętał się jakiś TVN i reszta. Prawdziwe oddolne luchy są bardzo niewygodne. Tak, tak. Aczkolwiek byliśmy dzisiaj w takim miejscu, gdzie bardzo ładnie nas przywitano, tak więc no. Tak, tak. Ale no warto zaznaczyć, że były prowokacje na pierwszej stacji, na Orlenie były prowokacje, tak ja to jakby odbieram. Wpierw awanturowała się, wręcz popychała redaktorkę Jowite. A to wiele razy, tak, kilka razy. Tak, co jest nawet nagrane na relacjach. Pani redaktor z Kroniki Beskidzkiej w Bielsku-Białej, bo już ją zidentyfikowano. No ludzie od razu na stacji paliw ją rozpoznali, tak. Bo ja nie wiedziałam, kto to jest, że mnie tak wchodzi na mnie i naprawdę ręka mnie boli do tej pory, prawa, tak więc nie to, żebym się nad sobą żalała, ale naprawdę ostatnim razem, jak mnie weszła na mnie ciałem, to tak, że prawie mi telefon już truchnęła z rąk, tak. I mnie bardzo mocno uderzyła w tą rękę. Tak? A myśmy od razu tej pani powiedzieli, że wystarczy poprosić, zapytać i każdy z nas by ją wpuścił przed kolejkę. Że kwestia była tego typu, że nie było problemu z tym, tylko wolała stać i po prostu ten problem napiętrzać. Później była druga prowokacja. Zresztą nie ma w ogóle dyskusji, no nie ma prawa w ogóle nikogo dotykać, tak? No, o czym mówimy, zwłaszcza dziennikarze podczas pracy. No, później była druga prowokacja, pani nie wiem czy po jakichś środkach nadpobudliwa, nie wiem. Musimy sobie zobaczyć w pierwszej relacji z dzisiaj na stacji paliw kobietę, grubo się która awanturowała. Grubo się awanturowała, wyzywała wszystkich, odgrażała się i jeszcze dzwoniła po znajomych, tak. Żeby wbili nie, no. Do nas. Tak więc... Za chwilę przyjechała policja, ale stwierdzili, nie, że co no tym, nic. Co myślicie o tych naszych przemyśleniach, no. Bo chcielibyśmy o tym pieniądzu, o tych akcjach, że mogą to politycznie wykorzystywać po prostu nas, żebyśmy się pozbywali tej gotówki. Nawet jeżeli że polityczne wykorzystanie, że jedna partia przeciwko drugiej partii tak, będzie znowu tak, ulecieć, tak. Jeba jedną partię, a nie w ogóle ten, bo oni by się ładnie prześcigiwali w tym wszystkim i to nie jest tak, że nie. Tak więc, no i teraz jeżdżą media, to nagłaśnia się, dobrze o tym piszą, które to spowodowały w zasadzie, bo kwestia jest tego typu, że to właśnie media narrację rządową rozgłaszały. I tyle. A teraz jest problem i nazwałem to na wojnę. No wszystko zwalam. No ale tak samo jak właśnie, czy wspominaliśmy wcześniej na tej grupie, na którą przez przypadek chyba trafiliśmy, posprawdzaliśmy tych ludzi, północy na to trochę poświęciliśmy, na takie dziennikarskie śledztwo. No i tam profilówki typu fuck Putin, jakieś ukraińskie flagi, zero polskie flagi, powiązania polityczne również z panem H, także... Panią L. Tak, panią tą, co wygoniłem z Bielska Białej, też tam powiązania, także
No i w chwili, kiedy... nie wiem, czy mogę... Znaczy, ja nie wiem, czy będziemy się relacjonować tego typu akcje. Nie wykluczam, że nie. Nie wykluczam, nie mówię, że tak. Po prostu my nie chcemy brać udziału w... To nie chodzi nie o chcemy to, być że... wykorzystywani po prostu do wojenki politycznej. Do, albo do tego właśnie, że oni to przewidzieli, że my wypstrykamy się z gotówki i w odwrocie zrobią tak, że szybciej nam tą Polskę bezgotówkową wprowadzą. No tak. Bo już od stycznia 2023 roku nie będzie można płacić gotówką powyżej 20 tysięcy złotych. Mało tego jako... Nie, to my do niczego nie namawialiśmy. Żeby to była jasność. Monika mówi, żeby namawialiśmy, do niczego nie namawialiśmy. My zrelacjonowaliśmy. Nie, nie, nie. Ja dzisiaj w dwa sposoby zapłaciłam rozliczyłam się na stacji paliw. No i tyle, no możecie to wszystko obejrzeć, tak? A wątpliwości miałam wczoraj w nocy, zaczęłam mieć, powiedziałam je Andrzejowi. No i Andrzej stwierdził, że muszę o tym się podzielić, żeby zobaczyć też, co ludzie o tym myślą. Żeby wiadomo było, w jaką stronę i żeby się jeszcze upewnić. No i tyle, i żeby mówić po prostu prawdę, jak są jakiekolwiek wątpliwości, to trzeba o nich mówić, nie? Iwona, bo my na was czekamy, wyście gdzieś w ogóle zaginęli. Czekamy na was, przyjedźcie tutaj, nie? No, Iwonka, czekamy. Bo widzę, że oglądasz. Jechaliście za nami i gdzieś się zgubiliście. Nie wiem, gdzie oni tam skręcili. No. Brać dzieciaki i do mnie. No. Już. No. Tak więc. A może na swoim telefonie zobaczyć komentarze? Jestem krótkowic, ja stąd nie widzę. Nie, no spoko, widzę. No. Tylko, że tam wcześniej one leciały. No to wcześniej były... coś było, że Białe Miasteczko pod Sejmem spłonęło? Słyszałaś coś o tym? Tak, słyszałam. Co to się tam wydarzyło? Dostałam wiadomości. Nie wiem, co to się wydarzyło, tylko dostałam wiadomości, że medycy strajkują i tam... Medycy, co? Medycy. No to na pewno to było związane albo pielęgniarki, albo ogólnie z medykami. Nie pamiętam teraz, ale dostałam właśnie wiadomość. A co sądzicie w ogóle o tym wywiadzie, który przeprowadziła Jovita dzisiaj z pokrzywdzonym ojcem? No właśnie, was zachęcam, żebyście zobaczyli ten wywiad i go rozpuścili. Bo ja dostałem taki... Ja też prowadziłem jakby relacje na swoim YouTubie, na kanale. No i no ludzie kuźwa no nie rozumieją tego totalnie, bo na przykład, no nie wiem, no przeczytam wam komentarz, który no słuchajcie, czyli dziecko chowa matka, podjęła decyzję i miała do tego prawo. Panu życzę rozumu, nawet jeżeli oboje mają prawa rodzicielskie, dziecko zostało przy matce, to co tatuś się w ten... A jak będzie chciała do dentysty z dzieckiem, czy okulisty, to też potrzebna zgoda? Fajne. Chore. No ale no masakra, no to odpowiedziałem tam, że dentysta czy okulista to nie jest eksperyment medyczny przede wszystkim, nie? Ale... Niżej macie wywiad. Wywiad dotyczy... jest cały opis zdarzeń po kolei. Od pierwszego braku zgody na pierwsze szczepienie dziecka. Dziecko zostało zaszczepione dwoma dawkami wbrew woli ojca. Jeszcze po kryjomu była pierwsza chyba dawka. Pierwsza dawka była zrobiona za jego plecami, kiedy wcześniej już nie wyraził na to zgody. Druga dawka była wstrzymana do sprawy w sądzie. Sąd postanowił za ojca, że dziecko ma być wbrew woli ojca, bo ojciec nie chciał, że ma być dziecko zaszczepione. Następnie ojciec wymieniał, znaczy wcześniej wymieniał korespondencję z osobą koordynującą szczepienie dziecka, która założyła sprawę w prokuraturze ojcu, i ojciec dzisiaj ma sprawę karną, znaczy dzisiaj, no w tym momencie ma sprawę karną, w sensie, że 14 o godzinie 12 pod sądem rejonowym w Bielsku-Białej, w sądzie rejonowym w Bielsku-Białej jest sprawa, no i będziemy w sądzie po prostu tego dnia wspierać ojca, tak, i nagłaśniać ten temat, no i możecie sobie... Zaraz będą napisała. No to super, no Marek też mi napisał, że zaraz będzie Marek. W ogóle patrz, jaki adres mi wysłał, czy to nie wiem, gdzie on jest. Ja mu odpisałem ten. Marek, to jest super. No w każdym razie, słuchajcie, no my będziemy powoli kończyć. No, mamy dzisiaj sporo pracy, musimy się nauczyć paru programów. Marek, to nie jest obsesja, tylko to są tematy ludzkie i tragedie, rozumiesz? Dokładnie. Tragedie, które przez narrację rządową przez 2 lata wprowadzali, to się na ludziach odbiło, na naszej gospodarce, na naszej Polsce, na wolności, ludziach, na naszej wolności. Ograbiali nas z praw, zgodności
bez szacunku. Targali po sądach, więc nie mów mi, że po co ten temat. Ten temat jest bardzo ważny i będzie jeszcze ważny przez bardzo długo, bo ludzie będą bardzo długo ponosić konsekwencje tego, co przez lata się teraz działo. Więc to jest priorytet wręcz. To raz, a dwa... A jest oczywiście jest mnóstwo spraw i przed tymi dwoma latami jeszcze wcześniej było mnóstwo spraw. Teraz było jeszcze gorzej, a jeszcze nas czeka niezła przyprawa. Także wszystko każdy jest ma wolną wolę. Nigdy na Rebel 24 czy wolnościowych mediach nie było mowy, że nie bierzcie szczepionek albo coś w tym stylu. Było wolna wola. Bierzcie jak była chcecie, obrona, ale nie zmuszajcie nas. Ludzi. I była też obrona, nie? Nic, nikt nie namawiał nikogo, ani w tą stronę, ani w tamtą. Po prostu dajcie ludziom wolną wolę i tyle. No tak więc słuchajcie, tak się chcieliśmy z wami podzielić. Muszę porozmawiać z wami chwilkę, zaraz siadamy, ogólnie będziemy się jeszcze łączyć z jedną osobą, będziemy tutaj pracować nad, bo tutaj już nas namawiacie i jeszcze inni też nas namawiają do zrobienia programu. Ja się na tym nie znam, tutaj Andrzej już cudował. No, trochę, ale chociaż musimy się połączyć właśnie z osobą, która jakby dla nas opracowywuje ten program, przepraszam. No Mira pisał, że do dziś w szpitalach cudują. No oczywiście, że tak. No pewnie, że tak. No oczywiście, że tak. Systemem broli chyba miało być. Może broli. Tak więc może jeszcze być jakaś testowa transmisja dzisiaj. Tak, widzę, jakie że... są najważniejsze oczywiście. Widzę, że chyba Marek przyjechał albo nasi goście. Możliwe. Tak, chyba tak. Dobrze, kochani, to co, kończymy? To my kończymy. Ja idę odebrać gości pod dom. Tak, kochani. Tak więc kończymy, będziemy pracować. Pewnie będzie ta transmisja testowa, tak mi się wydaje, bo trzeba będzie to wytestować. Tak więc pochwalimy się już wam, jak wytestujemy. To jest pomysł, no naprawdę już nie jednej osoby, tylko wielu osób i cały czas on się od jakiegoś czasu pojawia, no i tutaj Miro z Andrzejem zaczął działać w tym temacie, żeby mnie do tego zmobilizować. No już dzisiaj mimo zmęczenia siedzimy i teraz otwieramy laptopa i będziemy kombinować. Nie wiem jak to się uda, ale może się uda to wszystko poustawiać. Tak. Zaraz po nich wyjdę. Dobrze, kochani. Pozdrawiam was serdecznie. No. Poprzednie transmisje proszę sobie zobaczcie, zwłaszcza wywiad, później akcje, trzy akcje w stacjach paliw. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, o tej gotówce, o tych akcjach. Co tam jest polityka, nie polityka. Piszcie o tym wywiadzie, co o tym sądzicie. No i ten. No i co, i udostępniacie materiały, nie? Dzielcie się z nami po prostu własnymi spostrzeżeniami, bo my też z tego wyciągamy jakieś wnioski. I też się utwierdzamy w pewnych rzeczach. No jak gdzieś tam coś mamy, tak. To rozwiecie aż wątpliwości, bo nas z nich upewnicie. Jesteśmy z wami po to, żeby się wymieniać informacjami przede wszystkim, nie? Dobrze, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, pa.